Dzień dobry, czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale i bardzo miło mi jest was powitać z pierwszego odcinka z kampanii, oczywiście Call of Duty Modern Warfare 2. I moi drodzy, myślę, że zrobimy tak, w ogóle taki fun fact, śmieszny fakt, będzie to pierwsza seria z kampanii single player dla jakiegokolwiek FPS-a, w jakiego grałem na kanale, którą ukończę. Tak, nie udało mi się to z piątką Battlefieldem, z jedynką, z wcześniejszymi Call of Duty, natomiast na tą część mam na pewno dużą chrapkę. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o odcinki, to będą się one pojawiały w godzinach 17, odcinek pierwszy, 20, odcinek drugi, codziennie. Zobaczymy też, jak będzie długa ta kampania, także moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać. Uderzenie, misja pierwsza, podczas misji zwiadowczej w Al-Mazra, Ghost Shepherd, Loswell i Kampania Cieni likwidują ważny cel. No nic, zacznijmy nową grę i będziemy grali sobie na doświadczonym, bo po co bardziej? Przecież to ma być proste, miłe, łatwe i przyjemne. A i sama historia wciągająca, ale wali po oczach. Al-Mazra. Okej. Okay. Myszkę wam schowam. Cień jeden do dowództwa Złoty Orzeł. Jesteśmy na miejscu. Tracimy tu czas. Przyjąłem, Grace. Czekaj. Laswell, mamy potwierdzenie? Warta 1 do Bravo 07. Jest. Na pozycji? Jest i on. Już prawie. O, ciareczki, szanowni państwo. Wiem, że to zabawne, ale... Zbliża się śmigłowiec. To pewnie Gorbrani. Samą porę. Rusz się i zobacz, co on robi na środku tego zadupia. Gorbrani. Ale w żadne Call of Duty ostatnie, w Modern Warfare 2019 też grałem, ale nie ukończyłem. Ale ta gra wygląda naprawdę ładnie. Pięknie to wygląda wszystko, słuchajcie. Gram na ustawieniach najwyższych, w Full HD, natomiast... Powiedz, kiedy cel będzie w polu widzenia. Widzę cel. Co widzisz? Co widzę? Tu widzę chłopa. Tam widzę chłopa. Uzbrojony personel, pojazdy i sprzęt. Wszystko rosyjskie. Czego Ruscy do diabła chcą od Gorbraniego? No jest pytanie. Zaopatrują Iran, dobijają targu. Słyszysz to, Cień Jeden? Potwierdzam. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Musimy zidentyfikować Gorbraniego, zanim zaczniemy zabawę. Dobra. Ghost, widzisz tam generała? Ale to tak na czasie troszkę, nie? Rosja, Iran. Gramy z polskim dubbingiem i napisami, tak? Zbrojona eskorta dookoła VIP-a. Rosjanie się cieszą, że go widzą. Tak, aby wam się dobrze oglądało, nie? Spotkanie. Aha. Dobijają targu, widzę. Dalej mamy obserwować? No dobra. Widzę generała Gorbraniego. Mamy generała. Tak jest. Do wszystkich. Cel potwierdzony. Cień jeden. Możecie odpalać. O, ale dupnie. Ghost, jesteś za blisko strefy. Zaraz nieźle tam przywali. Tak jest, przyjąłem. Odpalajcie. Do wszystkich. Tu cień jeden. Rakieta gotowa. Rozpoczynam procedurę odpalania. Kurzec zapisane. Cel wyznaczony. Dwa. Jeden. Rakieta poszła! Ole, jest dupło! O kurde! Trzeba będzie namierzać ręcznie. Rakieta zwierza na północny wschód, 65 stopni, prędkość Mach 3, wysokość 500 metrów. Sprawdź kurs, Cień 1. Dobry kurs, Cień 1. To prawie jak w Battlefieldzie 1. Nie ruszaj się. Z gołębiem, nie? Przygotować się do uderzenia. Czas do celu, 5 sekund. Likwidacja za 3. Trafienie. Cel zniszczony. No ja cię pierdolę. Ach. Mam nadzieję, że kampania będzie ciekawa. No ale zobaczmy. Wejść. Laswell. General Shepherd? Znam to spojrzenie.
Mamy wojnę. Pan wiedziałby o tym pierwszy, ser. Święta racja. Mów, co jest. Oto nasz cel, prawa ręka Gorbraniego, ser. Hassan Zayani, major sił Quds. Został odpowiedzialny za Iran. Uzbraja terrorystów. W kasę, broń i dane. Ambitny jest. Jest niebezpieczny. Pragnie zemsty za atak na Gorbraniego. On coś knuje, ser. W Iranie jest nie do ruszenia. W Iranie go nie ma. Działa na terenie Almazra. Co on do diabła robi w Almazra? Jest tylko jeden sposób. Gra w Battle Royale. Dorwijmy go. Kiedy? Teraz. Nie ma na co czekać. Kogo wezwać? Start za 5 minut. Tak jest. Marines już się pakują. Ty i sierżant prowadzicie te akcje. Sierżant? Są w magazynie. Lecimy po zwycięstwo, nie? Czekam w środku. Ja pierdolę. Już odbiór. Tak, ser. Problemy? Żadnych, ser. Bez odbioru. Naloty nękają pozycję wroga przy granicy z Almazra. Wywiad potwierdza obecność bojowników Al-Katali w dolinie. Chyba czegoś tam pilnują. Zwiad wskazuje, że chronione są 3 budynki. Major Hassan może się tam ukrywać. Ghost i Soap poprowadzą dziś oddział Marines, by zabić lub schwytać Hassana. O! Śmigłowiec dostarczy 2 drużyny w odrębnych miejscach przy strefie docelowej. Drużyna Bravo oczyści budynki 1 i 2, a Alfa zajmie 3. Macie zgodę na likwidację, ale chcemy Hassana żywego, by go przesłuchać. Pamiętajcie, Hassan jest ważny dla Al-Katali. Jeśli tam jest, zginął za niego. Powodzenia. Bravo ląduje tutaj, Alfa wysiądzie nieco dalej. Spotkają się po środku. Uwaga, chcemy Hassana żywego, ale to misja pojmać lub zabić. Let's go. Dawaj, Soap. Dawaj, Soap. Dawaj, Ghost. Drużyna 1, brawo na miejscu. Ruszam do drugiego lądowiska. Trochę mi to, słuchajcie, przypomina w kwestii likwidacji tego gościa Osamę Bin Ladena. Nie wiem, czy wam też się to tak troszkę kojarzy. Do wszystkich, Brytwa 1 na celowniku, namierzają nas. Rakieta, flary, flary! Dobra, jakaś rakieta. Oj, dupnęli w ten helikopter. Drugi pocisk! O kuźwa! Rozbijemy się! Stać! Alfa, jak sytuacja? Chyba są... usrani troszkę, powiem szczerze. Kuźwa, taki helikopter w ogniu troszkę też, nie? Alfa, ruszamy do budynku 1. Trzymajcie się. Ghost, musimy zabezpieczyć miejsce katastrofy. Już. No to lecimy, lecimy. To odciągnie ich od Alfy. Później zabezpieczymy miejsce katastrofy. Zrozumiano? Tak jest. Ruszamy. Let's go, panowie. Private Zalany, Barajas, kapitan Fletcher. Okej, chyba tylko mamy wejść do budynku tego na początku, tak? Oczywiście podobna też misja była w Modern Warfare 2019. Przeszukać! Wchodzimy, wchodzimy, panowie. Dobra. W ogóle wyłączę może ten noktowizor. Przyjąłem. Na górze? Nie. Łeb tam. Tak bez tego noktowizora więcej widzę. O, oczywiście. No musi to dupnąć.
Alfa, szturmujemy budynek 2. Wytrzymajcie. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma czasu. Chłopie, idziesz jakbyś, nie wiem, na balety szedł. Dobra, panowie, idziemy tutaj, wchodzimy. O kurde! Ja pierdzielę, z dziury, jak jakiś kret. Budynek 2, ruchy. O Boże, się przestraszyłem. Myślałem, że to mój. O, weźmy sobie shotgun. 7-1 wchodzi na pierwszy piętro. Są tu. Powolutku, powolutku, spokojnie. Oż kurwa! Oderwałem! Fuck! Poskładał go! Ja pierdzielę. To jest w ogóle jakiś... rap. Ghost! Wroga wyrzutnia załatwiona. Dobra. Przyjąłem. Świetna rzecz. Słuchajcie, tutaj jest wyrzutnia. Iść tutaj? O kurwa! O kurde! Nic nie widzę. Jezus. Leży? A, to ten nasz gość, który dostał. Generał został zabity. Przestrzegajmy zachód. Odpowiedzialni za mord na generale Gorbranim. Muszą zostać... Co to jest? O Boże, ty gnoju! Zabójcy muszą zostać straceni w publicznej egzekucji. Świat! Ghost, teren zabezpieczony. Brak Hassana. Przyjąłem. Idziemy do wraku. Mam tu nagranie Hassana. Hassan to ich bohater. Będą potrzebować nowego bohatera. I naszym przywódcą. Ta laska mi przypominała tą scenę z 19. Wszystko gra, stary? Ta płyta dała radę. Te skurwiele zaatakował Alfę. Jak odbijaliśmy ten budynek z dzieckiem, nie? U wszystkich brawo, na zewnątrz. To taka słynna... Soap. Alcatala ma na wyposażeniu niezły sprzęt. Soap. Ruszamy do wraku, żeby pomóc... Najbardziej realistyczna misja z 19. Rozumiem. Alfa 02, tu Bravo 07. Budynek 2 zabezpieczony. Idziemy do was. Tu Alfa, wszystko jasne. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze żyją w ogóle. Alcatala na nas czeka. Swój, swój! Dobrze was widzieć, panowie. 5 martwych, 1 ranny. Zostałem sam, ale mam mało amunicji. Kuźwa. Masakra. Nic z tego, już tu są. Celuj w stronę tamtych drzew. No dobra. Trzeba będzie ich... atakować! Strzelcy przy murze! Ale aż się dziwię, że oni też mają taki sprzęt dobry. Wróg załatwiony. O kuźwa. To nie są jakieś zwykłe bojówki takie. A kurde! Ej, ten poziom trudności... jest całkiem... realistyczny, wam powiem. Chociaż... ciekawe, jakby się grało na weteranie. Czy na jakimś innym. Czysto? Na razie. Ja pierniczę. Na drzewa. Dalej mam na drzewa uważać? 7-6 bez wyostrza. Chcę atak z powietrza na te drzewa. Przyjąłem. Atak z powietrza na drzewa. Przyjąć pozycję. To jeszcze nie koniec. 07, wsparcie z powietrza za 3 minuty. Przyjąłem. No te 3 minuty trzeba będzie jeszcze przeżyć, nie? Zbliża się wsparcie powietrzne. Ej, dym przy pasie drzew. To jest dym, a nie wsparcie powietrzne. Tak, gówno widzę. Uwaga!
Myć się! Dobra. Nejdy. Łapcie tam gnoje. Patrzcie, dostał! Leży! Jeszcze. Walczyć dalej. Przeciwnik obędwa. Dorwałem cel. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Mamy tu jakąś broń inną? Nie, chyba nie. Ja ci miałem mo więcej. Tu jeszcze był gość. Jednego strzelca mniej. Gin! Wykończyć! Z tej strony przychodzą cały czas. O kurde! Jest jeszcze amunicja? Wszystko? Zero ruchu. W porządku, sob? No ja żyję. 2-3 oberwał. Nie żyję. 7-2, jesteś mi tu potrzebny. Przyjąłem, ruszam. Ghost, powinniśmy się wycofać do domu. Odmawiam. Utrzymajmy się albo nacierajmy. Ale tak byłoby najlepiej. 7-6, połącz mnie ze wsparciem powietrza. Przejść do domu. Przyjąłem. Chwila. Gdzieś lepiej się bronić w domu niż w jakimś rozwalonym helikopterze. Atakujcie wszystko, co zbliża się do naszej pozycji. Macie zgodę. Przyjąłem. Kurwa, co teraz? W ruczniku nadciągają pojazdy pancerne. Pojazdy! Są 4. Chyba was posrało. Oszczędzać amunicję. Niech się zbliżą. Nadchodzą. Przygotujcie się do ataku. Uwaga. Holy fuck! Przecież mogliby w nas tu wjechać. Brawo, kilo 01 się zbliża, napędy gorąco. Jest wsparcie, powietrze! Dobrze, 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 dobrze. Brrr. Ale dupło. Holy shit! Helikopter nasz? Kilo 01, trafienie, dobra robota! Czysto? Chyba nasz. Mam kurwa nadzieję. Czysto! Kilo 01, brak ruchu w okolicy. Dzięki za wsparcie. GG. Przyjąłem, 7-6. Kilo 01, utrzymuję pozycję. 7-6. Niech ktoś przyleci po poszkodowanych. Przyjąłem. Przygotujcie się. Hasan nadal jest naszym celem. Tak jest. Dorwimy skurwiela. No, coś nam się nie udał, ten pierwszy cel. Tak jest, poruczniku. Ruszajmy. O, gość chyba uciekł, nie? McTavish, dawaj tu do nas. Skurwiele użyły nas jako przynęty, prawda? Mają niezły sprzęt i walczą z głową. Dzięki Hasanowi. Chyba miałeś rację, poruczniku. Myślisz, że Hasan wciąż tu jest? Zniszczenie śmigłowca dało im szansę. Ciekawe, czy uciekli. Szczerze mówiąc, powiem wam, że zdziwiłem się, bo myślałem, że będziemy walczyć przeciwko... przeciwko jakimś wieśniackim bojownikom, a tu się okazuje, że oni mają taki sprzęt, jak i my praktycznie. Widzę budynek 3. To nasz cel. Hasan może być w środku. O kurde! Holy fuck! Sniper Al-Katali na dachu, padnij! Sniper dostał. Jezus! Ktoś dostał? 7-4 leży! Kolejni snajperzy na dachu, zdjąć ich! Jako ja z kurwa widzą! Leżysz. Wróg ma noktowizję! Mają nas jak na widelcu! Ej, ale naprawdę, przypomina mi to... Cało posłanie nas, ruszamy! Cholera jasna. Przypomina mi to tą akcję z atakiem na Bin Ladena. O co im chodzi? Dostajemy tu po dupie! Wystrzelcie z powietrza, nie przeszczemy się! 7-6, potrzebny... Ja pierdzielę. Nie wiemy, czy Hasan tam jest! Zmuszają nas do tego. 7-6, walnij w ten budynek, ale z umiarem! No strzelaj! 01, wzywam ostrzał. Z umiarem! Budynek przed nami. Nie zniszcz go doszczętnie. 7-6, przyjąłem, podchodzę do celu. Chcą chłopa żywego. Chłopa dostaną żywego, a my zginiemy. Ruszać się do boru! Szybko! Dawaj,
Dawaj, dawaj, dawaj. Napierdzielaj, nice. O! Ale dupnęło tam. Ładnie. A gdybym ja tak latał w BF-ie, to już dawno bym dostał 4 RPG-i na ryj. Bogu dzięki za wsparcie powietrzne. Czego by Hasan nadal był w jednym kawałku? W kilku kawałkach też starczy. Będzie go łatwiej znaleźć. Do wszystkich prawo, ruszamy. Zabezpieczyć budynek. Soap, wchodź. Znajdźmy Hasana. Żywego lub nie. Ja bym wolał martwego, szczerze mówiąc. Chyba zmieńmy sobie na shotgun. 7-1, wchodzę do środka. Holy shit! Ja pierdolę. Blisko było. To nie Hasan. Zaczynam sprawdzać barter. Sprawdzam barter. Sprawdzić działa. Musimy zidentyfikować Hasana. To nasz? Jednego mi. Nasz? Nie, to nie był nasz! Alfa w środku, na parterze. Czy ktoś widzi Hasana? Hasana tu nie ma. Nie, brak ważnego celu. Niestety, żaden z nich to nie Hasan. To nie on. Osłaniam cię. To mnie osłaniaj, a nie. To będzie? Kurde. Sprawdzam parter. Kieruję się na pierwsze piętro. Nacieram na pierwsze piętro. Dobra, panowie, trzymam tyły. No, zabili mu gościa, im gościa, no to teraz chcą się mścić, nie? Wszędzie, ale nie tak. Nie ma już Hasana. Propaganda. Panowie, tutaj coś będzie ciekawego? No, chyba nie. Oj. To nie było najbardziej taktyczne. Jeden zdjęty. Potwierdzam zabójstwo. Okej. Cholerne centrum operacyjne. Poszperaj sobie. Oho. Co my tu mamy za dokumenty? Patrz. Mundur. Hasana. Więc tu był. Uciekł, kiedy zabezpieczaliśmy wrak. Twierdzisz, że niepotrzebnie pomagaliśmy? Wybory mają konsekwencje. Do wszystkich brawo, mamy tu ruch. Idziemy. No dobra. O, Sledge. Do wszystkich brawo, na zewnątrz. Skoro Hasan zwiał, to czy goni tu bronią do diabła? Przekonajmy się. Co my tu mamy? Magazyn. Drzwi są otwarte. Słyszałem coś w środku. Zrozumiałem. Zabezpieczmy go. Kuźwa, nic nie widzę. Ja pierniczę. Tamten jest jakiś opancerzony gość. W ogóle. No i dziki, panowie. O, kuźwa, Nate. Dobra. Wow. Olif. Co za typy? No chłopco wstaje! No chyba...
Chyba nie, kolego. Czysto? Czysto. Przeszukać teren. Sprawdźmy, gdzie się ukrywali. Dajcie mi tego RPK może. Danych nie było mowy o tym magazynie. Aha. Tutaj ktoś będzie? Zakład? Nie. Co to kurwa jest? Wygląda jak efekt gitarowy. Słodki Jezu. Rakiety balistyczne. To mobilna wyrzutnia. Zasięg 1000 mil. Minimum. Jak do diabła wpadło to w łapy Iranu? 7-6. Połącz nas z Laswell. Przyjąłem, czekajcie. Brawo 7-6, Charlie, do Warty 1. Słyszysz? Tu Warta 1. Co no? Biznes. Tutaj Ghost. Po prostu. Powiedz, że macie Hasana. Ghost. Rzuć okiem na to. Ghost, macie Hasana? Nie. Znaleźliśmy skład broni. Hasan posiada rakiety. Amerykańskie. 07, tu dowództwo Złoty Orzeł. Powtórzcie ostatnie. Powtarzam. Hasan ma amerykańskie rakiety. Dobra, wychodzić. No, ciekawe kto dał dupy. Wszyscy wychodzą, już! O! Zaczęło się. Iran zdołał przejąć amerykańskie rakiety. Nasze rakiety są w rękach Al-Katali. Hasan rozdaje nasze pociski balistyczne, jakby się bawił w pierdolonego Mikołaja. A my nic o tym nie wiemy? Iran może się wszystkiego wyprzeć. Wyprzeć się? Takiego chuja! Siedzą w tym po uszy, chcę wiedzieć, ile dokładnie ich mają i gdzie planują ich użyć. Jeśli Hasan je przemyca, to musi mieć wspólnika. Więc radzę ci dowiedzieć się, kto tu pociąga za sznurki. Moi ludzie zajmą się tymi rakietami. W 2 godziny dowiemy się o nich wszystkiego. Odmawiam. Trzeba je zniszczyć. Generale, to dla nas ważne dane. Wywiad zawiódł na całej linii, Laswell. Taktyczna porażka nie wchodzi w grę. Ej, dubbing nie jest taki zły. Będzie tam z 500 wrogich żołnierzy co najmniej. Musimy działać już. Złoty Orzeł do Ghosta. Wezwij ostrzał, gdy tam dotrzecie. Ta broń musi zostać zniszczona. Tak jest, dowódco. Amsterdam. A? Co Amsterdam ma z tym wszystkim wspólnego? To raj dla szmuglerów. Niestrzeżone porty i kanały. Iran ma tam wtyki. Tak jak my. Kogo? Kapitana. A? Tropi w tym momencie lokalną komórkę Al-Katali. Jest Price. Jeszcze dobre wieści, które dziś usłyszałem. Jest i on. Dołączę do niego osobiście, sir. Kate Laswell znowu w boju? Chcę to zrobić dobrze. Bezbłędnie. Czyli w moim stylu. Kate, chcę Hasana podanego na srebrnej tacy. Póki co, przypilnuj akcji. Oczywiście, sir.